Moje drogie dziecko, wiem doskonale, że w Twoim życiu i w życiu całego świata jest mnóstwo tych miejsc, gdzie są łzy i gdzie jest płacz, gdzie jest smutek, gdzie jest rozpacz i nieszczęście. I doskonale też wiesz, bo już nieraz pokazywałem Ci to w Twoim życiu, że ja potrafię osuszyć wszelkie łzy, że potrafię zabierać smutek. I wiem, że przede wszystkim zawsze marzysz i prosisz mnie o to, żebym zajmował się Twoim smutkiem, Twoimi łzami. I oczywiście chcę to robić i oczywiście bardzo lubię, kiedy zwracasz się do mnie z tą prośbą, kiedy szukasz ratunku i pocieszenia właśnie we mnie. Ale chciałbym Cię dzisiaj prosić, żebyś Ty również był, żebyś była takim pocieszycielem dla innych. Nie koncentruj się tylko na sobie. Ja zajmę się Twoimi smutkami, zajmę się Twoimi łzami, ale Ty proszę, ocieraj łzy innych. Pocieszaj tych, którzy są obok Ciebie, którzy doznają takiego smutku. Spróbuj dzisiaj stać się moim uczniem, moim pomocnikiem, stać się tym, który będzie wypełniał ze mną i za mnie te role względem Twoich braci i sióstr. Zobaczysz, że każda otarta łza, każdy smutek, który rozproszysz uśmiechem, każde słowo pocieszenia, nawet bardzo nieudolne i takie, które wydaje się nic nie zmieniać, zobaczysz, jak w Tobie obudzi radość. Że zazwyczaj wtedy, kiedy sam jesteś smutny, kiedy jesteś smutna, ale nie zajmujesz się tym, tylko zajmiesz się smutkiem innych, to nagle ten smutek w Tobie się rozprasza. Dlatego, że Twoje serce, kiedy się odwraca od siebie i szuka tych, którym może pomóc, po prostu doznaje radości, od razu otwiera się na moją łaskę i pozwala, żebym je oczyszczał ze smutku, który w nim jest. Bądź dzisiaj tym, który pójdzie i pocieszy moje dzieci.